Cześć. Dzisiaj w końcu bierzemy się za ten smutny widok i mam nadzieję, że będzie wyglądał ładnie. Co tu się dzieje? Czekaliśmy na część. To jest ta Yamaszka 25, którą ostatnio pytałem o części, brakujące części, czy ktoś jest w stanie nam pomóc. Oczywiście odzew jak zawsze był. Czy to był pierwszy film, o który pytałem o części, więc od razu odzew był bardzo sympatyczny. Od razu odezwało się parę do mnie osób, które powiedziało, że może pomóc. I tak mniej więcej skompletowaliśmy już wszystkie części. Co tu do niego przyszło? Już wam pokazuję. Paczuszkę. Numer 1, czekajcie, jedną ręką, coś mi tu ciężko. Paczuszka numer 1, znaczy to akurat ze sklepu lokalnego. Filterek oleju. Paczuszka numer 2. Permantech. A z permantechu przyszło. Bam. Tu przyszło, jak zawsze, Parsun Shih Tzu Parsun Power Machine LCO LTD. Bardzo ładnie. Parsun nas cieszy. Z Parsuna, z Permantechu mamy to. Nowiuteńka podkładeczka. Pasuje. Tu jakieś czerwone. Co to? Masa uszczelniająca. Te uszczelki, mimo że metalowe, raczej są jednorazowe, bo wiadomo, rozplaszcza się ten. Zresztą ta, co tu była, to zobaczcie, tu farba z niej złazi. I to akurat tu przy oleju farba złazi, a farba się dostaje w olej. A tutaj nie ma takiego czerwońca, jak tu jest. Jakiejś masy, to jest jakaś masa. Widać, być może tu miały problem te silniki i Chińczyki poprawili, dodali jakąś masę do oryginału. Więc no, można to kleić na silikon jeszcze raz, ale tu już nie będziemy robić takiej hały. No i najważniejsza część od Jarka i Pawła. O, taka przyszła. Część zamienna. W całości taka przyszła. Właściciel ją kupił, przysłali do mnie i mamy taką część zamienną. Wyciągnięta z Yamahy, według tego co się kontaktowaliśmy, która miała przygodę parkingową, czyli urwana, złamana stopa, czy coś takiego, choć aczkolwiek nie wypowiadam się w tym temacie, jak mi się wydaje. Silniczek wygląda ładnie, kręci się ładnie, oczywiście bez świec kluczem. No ale co, kompresję zmierzymy dopiero po zamontowaniu. Aczkolwiek zaglądałem do cylindrów, cylindry wyglądają ładnie. Tak jak widać, silnik był raczej tutaj dbany. Z tej historii, no tu nie będę tam mówił kto co, ale z tego to wygląda, że silniczek powinien być ok. Chociaż wiadomo, wszystko już widzieliśmy, nie? Dobra, no to co na początek? Na początek tam w środku już jest drugi czy trzeci raz miska olejowa zalana, żeby wypłukać wszystki paździerz, który tam się zebrał ze starego silnika, który się mielił. No ale tutaj jeszcze widać o. Więc na chwilę obecną wylewam przez przechylenie, co tam jest jeszcze, tu mamy, nie ma progu, olej się tędy wyleje fajnie, ten, który jest wlany, to jest olej taki płukankowy wlany, żeby tam wypłukał, to już jest chyba drugi czy trzeci z rzędu. No i później wszystko tu pędzelkiem ekstrakcyjną, nie chcę tu wody używać, żeby mi woda do miski olejowej nie poszła, nie chcę zdejmować tej płyty, żeby znowu tam te kolejne uszczelki nie poszły. Ale tu na szczęście wszystko widać, wypłuczemy to tak benzyną, zmywaczem do hamulców, wszystkim, że nie zostanie tam żaden pyłek w środku. Tu wszystko będzie
Zaraz wam pokażę, ale tam teraz jest olej. O, tu mamy wejście, o, widać zresztą, że jest olej, bo ja zalałem olejem, żeby to na sucho nie stało. Więc tu wzrokiem wszystko widać, całą miskę olejową, wszystko tam wypłuczemy do czystego i dopiero będziemy to montować. Dobra, jak umyję, jak wypłuczę, to się włączę i pokażę. Godzinę później, parę kurde litrów benzyny, pół litra ekstrakcyjnej, cały zmywacz do hamulców, trochę jakiegoś oleju silnikowego starego i w końcu mamy, kurde, tak wygląda dno miski olejowej. Dmuchane, przepłukiwane, kurde, no łapasz coś na początku złapałeś. O, widzicie? Ze wszystkich stron, no wiadomo, tu telefonem to sobie mogę łapać, nie? Ostrość. O, wiesz, tam krystalicznie czysto. Nie ma nic już. Tu już umyte. No, a tu patrzcie, co jeszcze z tego oleju cały czas płynęło i dlaczego tyle mnie to kosztowało. Roboty. Cały czas panewki, panewki. No to już jest dno, nie? Taka żbura płynęła z tej miski olejowej. No ale zakładać silnik i zostawić takie coś, to by go zabiło to z powrotem. Musiał to być kryształ. Musiał to być kryształ. Musiało tu być ideal Sassoon. Przymierzamy. Podkładeczka pasuje tak. Sprawdzamy zawsze wszystkie otwory, czy się zgadzają. Tu się wszystko zgadza. I powoli przesmarujemy wieloklin. I przesmaruję jeszcze tutaj ten, choć tu nie trzeba, ale go leciutko tam. Smar nigdy nie zaszkodzi uszczelniaczowi na sprężynce. I zakładamy silnik. Jeszcze tu popatrzę, czy coś jeszcze trzeba, żeby później nie przykręcić i się nie okazało, że trzeba znowu odkręcać. Kurde, prysło mi aż benzyna w oczy przy tym wszystkim wydmuchiwaniu. Tu zmyłem nagar, też jest w miarę czysto. Wnętrze rury wydechowej, czarne, bo czarne, ale nic tu nie ma. Powrót wody, woda z tym. Wszystko tu wyczyszczone. No dobra, montuję ten silnik. Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Niby nie, ale już zakładam silnik. Tu mamy piny ustalające jeden. Tu mamy pin ustalający drugi. Tylko, że tu mamy otwór, tu mamy pin. A w silniku oba piny siedzą tu. Dobrze nie zacząłem wkładać, bo bym się dziwił. Jeszcze tu sprawdzałem sobie. Ale to jest fajnie, krystalicznie czysto. Wykręciłem filterek. Wszystko tu jest ładnie. Tam olejek z niego czasem podcieknie, no ale to normalne, wiadomo, jak się go przechyla, ale olej czysty. I co? Nic tu nie zarośnięte. Więc ja myślę tak, że ten pin jest za duży. Tu podgrzeję leciutko go, podgrzeję tu opalareczką, chwycę cęgami i myślę, że wyskoczy, nie? Zobaczymy. Jeżeli ten nie będzie chciał wyskoczyć, no to będę próbował tego podgrzać. Po podgrzaniu wyszedł lekko. Chociaż tu ślady cęgów są, ale dobra. Zawsze jak podgrzeje się, to bezpieczniej. Dobra, zakładam. Ok, zaczynamy skręcać. Śrubki wyglądają tak. Oczywiście są zawalone całe silikonem. Więc je zaraz zrobimy. Cyk. Śruby pokryte, wyczyszczone, pokryte smarem ceramicznym, aby się tam nie zapiekły. Tutaj akurat ta wotu nie daje, no bo to silnik jednak. To dajemy troszkę, znaczy nie trzeba dawać, może już tam nikt nie będzie nigdy zaglądał, ale damy troszkę ceramiki. Mam? To dam. Silnik wstępnie złożony, uzbrojony, kable popodłączane wszystkie. Oczywiście jeszcze będę je tu uprzątał. Wszystkie zakładał, spinał trytkami. Na chwilę obecną teraz
Tak, cewka podłączona, świecę wykręciłem, zaleję go łobuza olejem i będę kręcowywał, żeby zobaczyć, czy zbuduje ciśnienie. Nie wiem, czy będę podłączał czujnik ciśnienia. Przydałoby się. Tu niepotrzebnie cewkę przykręciłem, ale cewkę odkręcić to jest parę sekund. I zobaczę, czy zbuduje ciśnienie, zanim go odpalę. Niech się ładnie przesmaruje. Co tu dalej? Aha, ten wąż. Tak jak wam mówiłem, zobaczcie, tu jest jedno wyjście. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, bo nie mam gdzie podpiąć węża do płukania silnika. Znaczy, tu jest możliwość płukania przez śrubkę wash od spodu, nie? Od spodziny, ale ten przewód teraz inaczej, mógłbym go tu podłączyć do tego trójnika i byłoby płukanie przez ten trójnik, ale to jeszcze pomyślę. Pytam się właściciela, jak on by chciał, czy on tego używa, czy tego nie używa, bo w starym silniku, zobaczcie, był taki kruciec. Kruciec mi się nie podoba, on to jakiś jest taki. Nie wiem, czego przekręcić. Chyba raczej zostawię tam, jak jest oryginał, żeby nic nie ruszać, żeby tu nie ciekło, bo tu później lubi cieknąć, to by trzeba coś kleić. Nie wiem, czy się nie ukręci. Tu jest mało gwintu. Nie chciałbym ruszać tego krucica. Tak wyglądało w tym silniku. No, jedyna tu jest taka, ale to można przepiąć w każdej chwili sobie. Zresztą tu jest dość gruby wąż, on mi na ten trójnik nie wejdzie, bo widać, że jaka tu jest różnica. To jest wyjście do kontrolki wody, a to jest wyjście na przepłukiwanie silnika. No nic, to na razie zostanie sobie luźno. Ja zalewam oliwkę i będę próbował zrobić ciśnienie w nim. Dobra, zmierzymy ciśnienie oleju, bo bym spokojnie nie mógł go odpalić, jakbym nie wiedział, że ma ciśnienie oleju. Dwie atmosfery na zerowych prawie obrotach, nie? Czyli jest bardzo dobrze. Dobra, ciśnienie jest git. Oleju. Zakładam koło pasowe, cewka koło pasowe. No i próbujemy. A, jeszcze wtedy kompresja, jak będzie koło pasowe. Jeżeli będzie wszystko git, no to próbujemy odpalać. Zobaczymy, co z tego wyszło. Cylinder górny. Coś tu się odbija, nie wiem, czy coś będzie widać. Ale nic nie poradzimy. Prawie 13 na górnym. Dolny. Dolny to samo. Ciśnienie piękne. Pamiętamy, że jest przejściówka, czyli jeszcze z jedną atmosferę zżera. Silnik chodzi, ale mamy problem. Patrzcie tam. Spieprza nam woda spod pokrywy. No i miał być koniec. Miałem się brać za silnik Mariusza, który tam leży. Mariusz już mnie kurde zje. Ale nic. Trzeba dokończyć jedną sprawę. Plan jest taki. Poćwiczę na starym bloku, zanim zajmę się za tamtym. Tam będę miał mało miejsca. Odkręcę tutaj. Uszczelki, jak nie będę chciał zejść. Postaram się, mam nadzieję, że to jest wina tylko uszczelki, a nie jakiejś dziury w bloku. Mogło tu zamarznąć, coś pęknąć. No nie wiem. Nie widziałem kurde tego, no. Szkoda, 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 że nie widziałem tego, jakby silnik był w takiej formie jak ten. Ale to nic. Rozkręcam teraz tutaj. Poćwiczę sobie. Mam ten luksus, że mam drugi blok. Na tym bloku sobie poćwiczę. Zdejmę zaraz tą pokrywę. Tam się woda już spuszcza. I zaraz go będę z powrotem. No i zobaczymy. Najpierw zdejmę tu. No bo przydałoby się nie zniszczyć uszczelki, jeżeli to tylko uszczelka. Bo jak nie, silikon, czy nie? Dobra, będziemy próbować. Mam jeszcze, co mam jeszcze? Kupiłem gambit, ale wycinać taką skomplikowaną uszczelkę to mnie się nie uśmiecha.
A znowu zamawiać, czekać. Właściciel też niedługo wyjeżdża, a jest bardzo daleka. Silnik jedzie do Norwegii, więc to tak... Dobra, nieważne, biorę się za to. No niestety. Uszczelki nie udało się uratować. Nie udało się uratować uszczelki. Do tego... rozpadła się całkowicie. Chór zapiał. Do tego dwie śruby, ta i ta. No to wyszły tak, że myślałem już, że się ukręcą. Na szczęście się nie ukręciły. No ale podejrzewałem, że tam będzie kurde to samo. Uszczelka będzie do wymiany. No nic, dobra. Próba. No, nie mamy wyboru, co zrobię. Nie bardzo zrobię. No tu gdzieś tędy woda spieprza. O, tutaj widać. Tutaj widać hała też dość zdrowa. Mam nadzieję, że to jest tylko wina tu gdzieś przepalonej uszczelki. A nie czegoś poważnego. Dobra. Tu się nie udało. Sama ta uszczelka, widać, tu trup był. No, mocno nie pociągnęłem. O, patrzcie. Łamie się, kruszy. Przegrzana. Dobra. Biorę się za tamten. Dobra. Pokryweczka spadła i teraz powiem wam tak. Śruby. Praktycznie palcami wszystkie, poza tą jedną. Ta najniższa, po niej się lała woda. Wszystko to jest nowe. Termostacik, zobaczcie, wszystko jest nowe. Ktoś na pewno zaglądał. Uszczelka termostatu. Wszystko to jest nowe. Śrubki odkręciły się palcami. Tylko ktoś... podejrzewam, no nieważne kto to sprzedał, ale być może oni, bo tu wszystko wygląda na Ori. Oryginalne, zobaczcie, wszystko jest piękne, ładne. Tylko... Już. Na dole ktoś popełnił drobny błąd. Zobaczcie, co się stało z uszczelką. Uszczelka jest cała, nawet. Wszystko jest git, tylko ją tak podniosło do góry. Zobaczcie, i tędy puszczała. Przez to tu się woda do śruby wlała. Tu przy wydechu. No i co? Podgrzeję tą uszczelkę, bo jest twarda. Podgrzeję ją teraz tym, spróbuję ją wyprostować i mam nadzieję, że z powrotem to skręcę i będzie malina. A jak nie, no to trzeba będzie tą muszelkę zamawiać, co nie chciałbym do tego dopuścić. Dobra. Próbuję wyprostować tą muszelkę i wyczyszczę tą śrubę, przesmaruję lekko i składam. No, muszelka pod wpływem temperatury i wraca na swoje miejsce. No, łap ostrość. No, jeszcze troszeczkę, ale zaraz ją tu dopracujemy, jeszcze ją troszkę podgrzejemy i ona wróci na swoje tory. Tak jak ma być, mam nadzieję, że nie będzie ciekło. Jeszcze przy okazji widziałem, że tu gdzieś wężyk przepuszcza, ale myślę, że go upitolimy go. Tu gdzieś puszczał dziurką taką mikroskopijną. Upitolimy go tutaj i założymy. Jeszcze starczy, jest tu zapas jego. Dobra. Kurde, kolejny. Tam już nie kapie. Tam zrobiliśmy. To kolejny pociąg się znalazł. Przecieka z anody. Tu mamy anodę silnika wewnętrzną. No dobra. Zgaszę go i jeszcze zobaczę, co z tą anodą. Nie wiem. Wszystko to wygląda ładnie. Anoda wygląda ok. Gumka miękka. Czego ona podcieka? To jest anoda wewnętrzna silnika. Trochę ją natłuszczę tutaj może. I zobaczymy, czy będzie kapać. Dobra, wszystkie pociągi, podcieki już załatwione. No, tak to chyba jest, jak silnik za długo stoi nieużywany. Chodził już jakieś pół godzinki. Jeszcze z pół godzinki pochodzi. Dobra, pokażę wam. Odpala. Sany elektryczne działa. Chłodzenie, jak widać, ostre. Widzę, że tu wody wami tędy.
Ręka zadrżała, jak zawsze na filmie. Za pierwszym razem. Dobra, niech jeszcze pochodzi, zobaczę, czy się woda w oleju nie pojawi. I tak będzie. Chyba silniczek do odbioru. No dobra, czas na małe podsumowanie. Ciężko tu było złożyć. Znaczy, nie, ciężko, nie ciężko, może teraz tak. Głupio tak, bo zawsze każdy silnik ma swoje pudełko. Wszystkie części, wszystkie śrubki wkładam do jednego pudełka i na koniec roboty wiem, czy wszystko poskręcałem. Czy wszystko poszło na swoje miejsce, co zostało. Przeważnie zostają części, tylko które wymieniłem, ułamałem, porwałem. Tutaj zostało części z tego silnika. Zostało tyle. I teraz no, ciężko wyczaić, czy wszystko zrobione. Ale myślę, że wszystko ok. No nie wiem, no właściciel musi popływać. Zobaczymy, no jakie to nowe serduszko jest, w jakim stanie. Nie mam o tym pojęcia. No, kompresja ok, olej ok, wody nie ma, olej w sumie przepracował silnik godzinkę z haczykiem. Oleju nie przybyło, olej czyściutki, jak wlany taki czysty był, więc silnik musiał być czysty w środku, no bo miska, widzieliście, była wypłukana. Miska była jak w nowym. No i co? Takie podsumowanie kosztowe. No strasznie dużo kosztowała naprawa tego silnika. Zaryzykowaliśmy z wałem, nie opłacało się. No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Właściciel był tego świadom, wszystko mu przedstawiłem, opcje jakie są. Zgodził się na ryzyko z wałem. No i niestety, wiadomo, jakbyś wiedział, że się wywalisz, to byś się położył. Jakby się udało, no to byłoby dużo niższe koszty. Ile kosztował silnik? Właściciel wie, ile dał za nowe serduszko. On się dogadywał, on mi je przysłali sprzedający, ale oni między sobą to załatwiali. Ja się nie mieszam do takich rzeczy. Nie wiem, więc nie pytajcie. Na pewno nie było tanio. Ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze. Silniczek pojedzie sobie na morza i będzie pływał. A wy trzymajcie się i czekajcie do następnego filmu. Cześć i czołem.